Siemaneczku z Z3, witam was w kolejnym odcinku Story Minecraft Rabbids, tym razem z innego serwera. Ponieważ niestety, ale na Vertes Hubie rozprowadzą najwyraźniej jakieś prace i się niestety nie da. No i muszę się niestety pospieszyć. Trochę się spowolniłem. Bounce, mapeczka i bardzo fajna i przyjemna. No na całe szczęście teraz już nie ma tych bugów z tymi slime blokami, że cofało mnie do początku nawet jak spadłem na slime bloki na 1.8. Kurka. Co ja to zrobiłem? Mógłbym prosto do wody wpaść i byłoby po krzyku. Kurka wodna. Zrąbałem parkour. No nie! Tak nie może być! Jak mogłem zrąbać parkour? Taki prosty. Bo trudny to spoko. Ale taki prosty. Deep Sea. Pixie i Dixie mi się ciut kojarzy. No nie no. Dobra, dobra. Jakiś atomi mnie o kilka klocków wyprzedził. No i już, drugie miejsce. Dobra, to se wbiję tutaj. No bo fajnie. Mniej mi jest wbić tutaj. Co ja mam? Ale i tak w sumie dobrze mi idzie. Co my tutaj mamy? V... Niech będzie 2. Tak, mam skydivera. Chyba dopiero od 30 tysięcy będzie coś wyższego. Ale mnie na tym nie zależy. O, chyba nikt nie głosował poza mną. Bo to wygrało. Nie. Niby takie niby średniej trudności mapa, ale jednak bardziej trudna jest. Tak naprawdę. No ale cóż. Nowe mapy doszły. Próbowałem tutaj dużo, dużo wcześniej oczywiście coś nagrać, ale to były te głupie czasy, kiedy nie umiałem sobie poradzić z maszynem. To chyba nie z tej strony. Oczywiście, jak z jakąś mapą nie mogę sobie poradzić, to z tą. Wow, udało się. 15 faili. Mega porażka. To jest mega porażka. Rain. To jest oczywiście easy mapa, dokładnie tak. Portal jest oczywiście tam, bo jak żeby inaczej. Bach, hypnozis. No i jak na złość reszta map z górki, a moje 15 faili ktoś wykorzystał. Spearsy. I wlatujemy tutaj. Okej, dobra, portal jest tu. Szybko. Pixel. To jest proste. Tylko trzeba ogarnąć.
którędy lecieć. Aha, dokładnie. Jacyś kiepscy gracze, skoro tylko jeden mnie wyprzedził. No nic, wychodzimy do huba. I wbijamy sobie tutaj, bo tutaj się zapełnia najszybciej z tego co widzę. A co tam, na trójeczkę sobie zagłosujemy. Co tam wygrało? Oczywiście, same łatwe mapy. Bo noby nie umią nie ją grać. XD. Dobra. Sam jestem nob, nie wiem jakim nobem w innych rzeczach, ale akurat w Gravity jestem całkiem dobry. Mam nadzieję, że to nagranie mi się uda, bo chciałbym je jednak wpuścić na YouTube'a. Oczywiście, znając życie w dniu nagrywania, pewnie mi się nie uda. Bo im bardziej bym chciał, bo im coś szybko wpuścić, tym bardziej mi się oczywiście nie udaje. Kurka, wodna, skubrze się z nim. Każdy twój fail może zostać wykorzystany. Dobra. Godin tour. Dziurka 1 na 1. Okej. Spoko. Mówiłem, że noby. To najprostsza z możliwych map. Planetary. Jedna z najtrudniejszych, z najłatwiejszych. Że tak powiem. Beehive. Znowu na to zagłosowali, no nie. Oczywiście byłem po dobrej stronie, tylko musiałem się obrócić standardowo i jest pierwszy. GG. Kurka wodna. Ja nie mogę tak, ale to tak na poważnie. Takie kurka wodna noby zagłosowali na najłatwiejsze mapy i tak nie potrafili sobie z nimi poradzić. No cóż. Dobra. No, cieszę się, bo kryształek dostałem. Miałem ich całkiem sporo, ale zużyłem. Dobra. V4. Zagłosuję sobie na czwóreczkę. Znając życie, pewnie będę jedynym, który to zrobił. Ale cóż. V5 troll. Dobra. Czyli moja mapa wygrała, widzę. Na szczęście. Albo i nieszczęście, ale pozytywnie należy się nastawiać, także ja mam nadzieję, że mi się tutaj uda. Jestem realistą, że tak powiem. No i cóż. Kurka wodna. Ćkuścze. Tak sfejlować na tak prostej mapie. Meridian Trench. W tę stronę, w tę stronę.
Całe szczęście, że wiem, jak to szybko przechodzić. Asteroid. Fajnie. Na całe szczęście portal jest przede mną. No, arachnofobia. Tej mapy mogliby się bać ludzie z tą fobią. Ale dobra. Wave. Ta mapa nie jest nawet taka trudna. Przez bardzo długi czas myślałem, że to jest mega trudne, ale to chyba tylko na w pierwszych razach. Redstoner. O kurczę. Co za nick. No i lipa, nie będę pierwszy na podium. No ale... Ale przynajmniej coś fajnie ugrałem. Jestem zadowolony. Kryształków nie będę zużywał, bo ta głupia maszyna z tym nie działa. Dokładnie. Tutaj maszynka jeszcze nie działa. Ale... Także co? Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w dół. Wszyscy proszą o kciuki w górę, to ja proszę o kciuki w dół. Link do teksturek będzie w opisie. Adres serwera również. Tylko taka mała podpowiedź, stąd Vertes i LJ nagrywają Deadruna. Także na razie, trzymajcie się, cześć!